No i stało się. Nasz ulubiony ptak nielot wyfrunął z białostockiego gniazda, by pomknąć w stronę Fawelu. Mimo hotelowego rozczarowania, które zgotowała mu Monika, nie poddał się i postanowił kontynuować pierwszą od lat przygodę bez swojego ukochanego przyjaciela Krzysztofa, która wstępnie miała potrwać zaledwie tylko 3 dni. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2019. 13 grudnia ubeckiego cała trójka gachowym Volvo jedzie z Białegostoku do Krakowa przez Warszawę. Paweł podczas tej podróży dzwoni do majora i ostrzega go, żeby uważał na siebie, bo nie zna tak naprawdę tych ludzi i nie wie, co oni w zasadzie mogą od niego chcieć. Podczas tej rozmowy miał wrażenie, że major no niby rozmawia, prawda, z nim, ale jest raczej w kontakcie z kimś obok, przez co możliwe, że nie ma swobody wypowiedzi, na co więc Paweł co i rusz namawia, żeby major odszedł od nich gdzieś tam sobie na bok, na postoju, bo chce pogadać konkretnie z nim, bez żadnych doradców. Major faktycznie odszedł i już bez nasłuchu powiedział, że tak, że według niego wszystko jest ok i nie ma powodu do zmartwień. Wyprawa krakowska jest kontynuowana. Chyba tego samego dnia major i Monika nagrywają pierwszy film z mieszkania w Krakowie na ulicy Mozarta. Nic szczególnego poza tym, że Rudej bardzo zależało, aby Struś pozdrowił grupę z Discorda, a przede wszystkim proroka. Monika bardzo się tam udzielała, szalała i nakręcała. Była w centrum uwagi, co uderzało jej na tyle do głowy, że z dużym prawdopodobieństwem to tam się zbyt mocno odsłoniła i umożliwiła wystalkowanie wszystkich danych o sobie. Wieczór, tak późno jest. Chciałem właśnie pozdrowić widzów. Widzów. A z Discorda? Użytkowników Discorda? Discorda. Mhm. No. Pozdrawiam wszystkich, którzy po prostu też oglądają mnie i no, jestem tu i tam. A gdzie jesteś? Jestem w Krakowie. A to Krzysia coś chciałeś powiedzieć? A chcę powiedzieć, żeby w ogóle nie martwił się, a gada, że on już żyć nie będzie. Bez sensu takiej gadki. Będzie żyć. Wracasz w niedzielę? Do Białegostoku? No, a jeszcze nie wiem, czy ja wrócę. Co będzie? Jeszcze nie wiadomo. Plany jeszcze nie są ustalone. Ja mam pieniądze w banku, ja wezmę sobie w banku i mogę w Warszawie nawet mieszkać. No wszędzie możesz mieszkać. Ja wszystko, kamerę. Ja mieszkałem, mogę mieszkać wszędzie. Wszędzie pełno domów jest. Do nagrywania wszystko. Dwie zabrałeś? No, wszystko. Kolumny. Pozbierałeś? Wszystko. To. No. I ciuchów trochę oryginalnych. To może tak jeszcze, być, tak nie wszystko jeszcze, ile tam zostało. Jeszcze zostało. A i samochód, musiałem tuszyć zabrać samochodu, żeby mój samochód. Nie. Dokumenty zabrałeś? Wszystko. No. Ja zawsze wszystko muszę mieć. No przy sobie, nie? Bo nie wiadomo, co by się z tym stało. Tak. Właśnie mi nie było, to okradli. Nie. I napadli, pobili bandyci. No, oni czuwali na mnie, żeby po prostu nie, żeby tak zrobić, żeby... Załatwić. Nie, żeby wydbać ode mnie pieniądze. No tak, no. A nie wyszło. A nie wyszło. Bo to jest major. Już. To jeszcze raz poprosimy pozdrowienia dla Discorda i dla proroka. Dla proroka i dla Discorda. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. No na razie, trzymajcie się. Coraz mocniej w całej historii zarysowuje się postać mańkowego Gacha. Gach jeździł z nią na szkolną swoim samochodem. I jako towarzyszący jej facet widział, jak ta całuje się, obściskuje się i spoufala się w naprawdę bliski sposób zarówno z majorem, jak i Kononem. W dodatku to właśnie on przywozi majora Monice do Krakowa i jak się okazuje mieszka z nią i z nim w tym samym mieszkaniu i śpi z nią w
tym samym łóżku, gdy Suchy dostaje gdzieś tam ten oddzielny pokoik z kotami. Jakby tego było mało, pogłoski mówią, że przez ten cały patologiczny trójkąt od czasu do czasu przewija się jeszcze tam syn Wiewióry, co jest szczytem choroszczy, a Major pierwsze dwa dni nosi męskie gacie rozrywkowe. Oczywiście bez zmieniania. Pomyśli, że to wszystko już tuż tuż, już za chwilę, już za rogiem. Monika Haborodo została wystalkowana jako księgowa prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie rachunkowości i realizacji inwestycji, mieszkająca w Krakowie na ulicy Mozarta numer X Borodo. Sugerowano, że jest zadłużona po uszy, co no nie zgadzało się z moimi ustaleniami, z których wyszło, że no tak, miała kilka jakichś tam długów, ale w większości one były przedawnione, nieegzekwowalne i na jakąś łączną kwotę mniejszą niż 9 tysięcy złotych. Krążyły słuchy o jakimś oczywiście gigantycznym długu, o którym Monika miała sama wspomnieć, znacznie przewyższającym 30 tysięcy. Ona o tym wspomniała, że ma takie długi, że te 30 tysięcy Majora to nic dla niej nie znaczą, bo w ogóle jej nie ustawią. Nie jestem pewien, czy to jest taki mocny argument, bo ja na przykład nie znam żadnej osoby, która nie potrzebowałaby dodatkowych 30 tysięcy złotych, więc może nie jest to najlepsza linia obrony, ale tak, żeby już nie tłuc w nią tak cały czas jak w bęben, warto też stwierdzić, że jeżeli jesteście podejrzewanym o kradzież pieniędzy, której się jeszcze nie dokonały i które nie zostały jeszcze ukradzione, no to fakt, że naprawdę trudno się obronić i trudno udowadniać, że wcale się nie ma takich intencji, bo to w zasadzie jest tylko rozmowa, tylko i wyłącznie o intencjach, a nie o żadnych czynach. Z jej discordowych sugestii miało wynikać, że skończyła studia prawnicze, co później było kilkukrotnie poddawane wątpliwość, oraz że prowadzi inwestycje nieruchomościowe. Słowem, można by powiedzieć, obrotna kobieta biznesu. Powoli zaczęła kiełkować teoria, że w takim razie to Major jest jej pewnie potrzebny jako taka kolejna długoterminowa inwestycja. Dodatkowo twierdziła, że ma 15-17-letniego syna, co było poddawane w wątpliwość, aczkolwiek na pewnym etapie nagle osoba podająca się za jej syna faktycznie zabrała głos w sprawie krakowskich wydarzeń. Czy to faktycznie była krew z Monikowej krwi, czy też po prostu ktoś podstawiony, kto się podał, bo wystarczyło, że brzmiał jak facet i tyle? Tego pewnie już się nigdy nie dowiemy. 14 grudnia na kanał Strusia wlatuje mnóstwo filmów z Krakowa. A to gdzieś chodzi, a to gdzieś je, a gdzieś pozdrawia. Generalnie filmy mają fatalną treść merytoryczną i wizualną, bo Major trzęsie kamerą albo zoomuje na maksa, no robi jakieś takie dziwne rzeczy, ale potwierdzają, że Wiewióra wywiozła go do Krakowa i nie jest to jakieś mieszkanie z bookingu w Białymstoku wynajęte na dobę, a faktycznie legitna wyprawa krakowska. Obawy dużej części widzów najlepiej oddaje tytuł archiwalnego nagrania Major po podpisaniu cyrografu na kredyt w Agricoli dla Moniki poszedł do restauracji. Ciekawe jest to, że Monika nie kryje się i dumnie paraduje z Majorem w topowych miejscach turystycznych Krakowa oraz w centrach handlowych, gdzie 00JOR bywa okazjonalnie rozpoznawany przez swoich widzów proszonych o zdjęcia, autograf czy dyskretnie fotografowany. Tego samego dnia Krzysiek opowiada o różnych wariantach uziemienia Strusia na stałe w Belwederze i ukarania złej Moniczki. Będzie ujęty Major, będzie mieć obrożę na nodze i Monika będzie miała, nie będzie się oddalała od mieszkania, Monika będzie tutaj w Białymstoku siedzieć w areszcie, a Major będzie umieć, będzie wszystkie jego rzeczy przywiezie się do mnie. Po tym jak on cię obrażał, przyjmiesz go z powrotem? To będzie pod nadzorem u mnie, rozumiesz? Nie. Wiecie co, nadzór? Nie. Nadzór to jest taki, że ja muszę pilnować. A ty go upilnujesz? A ja nie muszę pilnować. Ombrożę będę miał. Taką ombrożę, zaraz wam powiem jak to się nazywa ta ombroża. Dozór elektryczny ombroża. To tak sprawiedliwie się nazywa. Kieruję pismo do trzeciego wydziału sądu okręgowego i sąd okręgowy rozpatrzy, że ma zakaz spożywania alkoholu w Łodzie. Major Wojciech Suchodolny, a zajechał do Moniki, Monika poczęstowała alkoholem, piwem. A może jeszcze i wódką i winem. Nie wiadomo co tam się działo. I do tego, że Monika
Zajmuję się mieszkaniami, wydziera od ludzi za pieniążki. To czy ja patrzę, Krzysiu, to gruba sprawa. Będzie gruba dla Moniki sprawa. A jak o 6 rano do niej wejdą? A dobrze, bardzo dobrze. Położone glebkę, obydwych. I tak tylko omrożę, ciach, ciach, i do Białostoku, pakuj się, majorze. Już, pocałuję ciebie ludzie, na ziemi. Ale afera. A terroryści, kurwa, zajmą się to. I Moniką. I przepraszam bardzo, bo muszę iść do toalety. Po ciężkiemu? Po lekkiemu i tak dalej. W końcu, w rozumowaniu Krzysia, jeśli udałoby mu się doprowadzić do skazania Moniki, to nie musiałby przecież oddawać jej pożyczonych 700 zł, które no już dawno zostały zużyte na lepsze, wyższe cele, no i w zasadzie teraz nie ma za bardzo z czego oddać. 15 grudnia pojawia się materiał, na którym major kręci swój film i jednocześnie, przypadkiem, Monika wchodzi do pokoju, pytając go o Lighta i okazując swój wizerunek w pełnej okazałości. Wojtuś, o której ty Lighta dziś zrobisz? O 17 dziś. Około 17, bo jakiś widz do mnie dzwoni. Ale bardzo miły. Ale ja nie wiem, ogółem, ja muszę się wypowiedzieć na... Ten materiał został szeroko skomentowany jako, no, zbyt dobry kadr, aby był przypadkowy. Jest to też moment, w którym hormony opadły. Niestety, jak to bywa, wraz z pojawieniem się słuchów o rudej w uniwersum, znalazła się grupa zachwycających się jej głosem i opisujących, jaka jest mądra, sprytna, niezależna i na pewno musi być piękną, powabną, apetyczną szprychą. Żebym nie został źle zrozumiany, nie chodzi o to, że coś było nie tak z Moniką, że wiewióra okazała się jakaś paszczura. Nie, była po prostu normalnie wyglądającą kobietą na swój wiek, ale fakt ukazania tego przywrócił do porządku zaślepionych w jej jakieś chore wyobrażenie amatorów kobiecych wdzięków, którzy wyobrażali sobie no właśnie kogo, jakąś młodą Pamelę Anderson czy jakiegoś milfa z zagranicznej pocieranej produkcji. Przez te pierwsze kilka dni mieszkania w Krakowie majorowi wszystko się podoba. Nowe miejsce, nowe otoczenie, nowi ludzie. Chyba Krzysiek długo pospał, bo dopiero o 8 dzwonił. No, Krzykano przychodzi, niech jego... Gdzie, tu? Wyksykano. A tam, no. Niech sobie tam do niego przychodzi, nie dzieli mu się, nie karmi go. Tak ja kupowałem. Święta, nie święta, urodziny, wszystko mu robiłem. Miesiąc czasu non stop rozpalałem. A powiedziałem, to weź przynieś drzewa czy węgiel, to ja mam, wszystko mam robić. Ja zarabiam w taki sposób. Dużo? A ty wyrywasz. Ja? Nie ty, tylko ja mówię o Krzyśku. No, Krzysiek też ode mnie wyrwał. Zażądałam wczoraj zwrotu, skoro mnie, wiesz, wyzywa i ubliża mi. No, 700 zł. No tak, no, piechotą mnie chodzi. To też musiałaś w jakiś sposób te pieniądze zarobić. No, Krzysiek się dowiedział jeszcze, że mam firmę jedną. Wywąchali. I mi powiedział, jak taka firma działa. Ale mówię, żeby dopytał kogoś mądrego, bo nie wie za dużo na ten temat. A muszę popatrzeć, to jest, są tanie hotele. W hotelu będę spał, a nie u ciebie, śmierdziuchu. Do mnie mówisz? Nie do ciebie. A już musisz takie rzeczy mówić, a ty ogółem nie śmierdzisz. No dziękuję ci bardzo. Krzysiek też nie śmierdzi, nie mów tak. Tylko trochę. Ja tam nic nie czułam. Jest też w stałym kontakcie z Pawłem z Warszawy i podczas jednej z ich rozmów Monika włącza się do rozmowy i dostaje po prostu informację od Pawła, że w takim razie jak chce, to może pod jego numer sobie dzwonić. Od tego momentu zaczyna się również codzienny kontakt telefoniczny na linii Paweł-Monika, który według Pawła był inicjowany przez wiewiórę. Prawdopodobnie tego samego dnia podczas nagrania widz z Gdańska w stanie lepszej wiadomości podjeżdża taksą pod Belweder. Konon wychodzi do niego na chwilę, nie wpuszcza go na posesję i wraca do Fiodora. Po chwili widz decyduje się na przeskoczenie przez bramkę na posesję. Krzysiek krzyczy, żeby sobie poszedł i dopiero gdy Fiodor informuje intruza, że Konon zadzwonił na policję, ten wraca na chodnik, ale mimo to dalej koczuje pod bramką. Dosłownie jakby, nie wiem, czekał na kłopoty,
Gdy przyjeżdża policja, widz najpierw próbuje się bronić, że wcale nie przeskoczył przez warniański płot, ale bardzo szybko przegrywa tę konfrontację i ta jego narracja zostaje złamana, więc potem stwierdza, że po prostu Krzysiowi bardzo chciał dać pieniądze na węgiel, bo tak go lubi i jest jego wielkim fanem, no a Krzysztof niedobry, niewdzięczny, nie chciał od niego pieniędzy wziąć. Ktoś podjechał? A ja. I zdjęcie robią, widzisz? A, taksówku ktoś przyjechał. Może mają? Może widz jakiś. Zaraz ja wyjdę. Poszedł Krzysiu. Jakiś widz przyjechał. Rękę podał. Zaraz otworzymy okienko. Ktoś nie chce odejść. Kto to, Krzysiu? Pijak. Alkoholik. I co on chce? Zdaje się, że jest widzem Legii. A on jest stąd. Bo ja go mordę widziałem. Mhm. Pojechał? Nie, stoi. Drzwi zaraz. Drzwi zamknąłeś? Tak. Na pewno? Tak. No teraz zadzwonię na policję i przyjadę już stanę. Gdyby monitoring był, to by było widać. O, idzie przez płot, skacze. Skacze? Skacze przez płot. Skacze przez płot. I drzwi zamykaj, drzwi zamykaj szybko. Zamknięte. Na pewno? Tak. Halo, halo. Dzień dobry, proszę radiową nauczę szkolną, bo złodziej jakiś to skoczył przez płot. No, jest na posesji mojej. Pan tu wiedzie? Tak, i mam świadka. Proszę przyjeżdżać. Proszę przyjeżdżać. Dobra, proszę czekać. Już jest. No chodzi po podwórku. To widzisz? Chciał mnie pobić. No. Dzień dobry. Proszę pana, radiołóż ma być prędko, bo stukał w drzwi. Wali nogami wszystkim w drzwi. Moje. Bardzo proszę szybko, żeby radiołóż był. No i rozpisał. Jeden. Nie znam! Bardzo proszę natychmiast, żeby był radiowóz! Mam świadkę nawet! Do domu siedzi! On gdzieś się napotrzebuje. Tak, widziałem jak skakał. Skakał, tak? No, przez płot. Przeskoczył, tak? Tak. Chodź, zobaczymy przez okno. Chodź, duch. Gdzie on? To patrz, no. Co? To patrz. Toż tu... Nie, zaraz tam przyjedzie policja i sprawę załatwi, od tego jest policja. Jak przyjedzie policja, to ty potwierdzisz. No, Krzysiek, oczywiście. Kto to był? Mój żywic! Co powiedział? Moniczka na sławę. Widzisz? Moniczka na sławę. Ale ona, widzisz? No ale co powiedział ten widz? Co powiedział? No. Że chciał zdjęcie i tak dalej, a on nie chciał łypy dać. A ja powiedziałem dobranoc. Boisz się trochę? A czemu nie? Ale przeskoczył przez bramkę? Przeskoczył, no widziałem. Przez mało czy przez dużo? Przez to, co się wchodzi. Czy z dzwonkiem dzwonił jeszcze? Co? Co chcesz? Zaraz chyba wezmą ciebie. On po policję zadzwonił. No nie wiem, jedzie policja. Co? Słuchaj, 100% ci mówię, że zadzwonił po policję. Ale ja tylko tobie mówię, ziomuś. Będziesz miał problem, bo zadzwonił Krzysiek na policję. Pod Bogiem ci mówię, no. Nie wierzysz mi? Jak uważasz? Dzień dobry. Problem. Czy już radowcy jedzie na szkolę 17, czy nie? Słuchaj. Bo jest ten pacjent na posesji u mnie. I stuka w okno wszędzie. To bardzo prędko, żeby był. Bardzo prędko, żeby był. Bo na posesji jest. Do widzenia. Ciekawe, czy wyskoczy, czy nie. Ale afera. Jego ładnie. O, wyskakuje już, patrz Krzysiek, wyskakuje. Wyskakuje? To chodź zobaczysz, patrz. Czekaj, głupo. Wyskakuje, zobacz jak wyskakuje. O, widzisz? Wyskoczył. Stoi? Stoi. Stoi. Bardzo dobrze. On był na posesji. Bardzo dobrze. A nie miał prawo skoczyć. No nie, nie miał prawa. Szanowny Państwo, znowu jeden skoczył do mnie na posesję. Znowu, ale policja będzie zaraz jeździć, jego zgarną i powiozą. Bo on pijany jest. I będzie DB. Okej, będzie. DB-sta. Co za czerlany? Albo wytrzeźwiałka. Nie, bo jej od razu na Koperniczka. Mówił, że to Monika go wysłała. Ja powiedziałem. Że zapłaciła mu, żeby przyjechał. Stoi, czekaj. Otwórz okno, powiedz coś do niego. Nie, ja nie będę... On już za bramką, powiedz coś do niego. Ani nic nie będę mówić, nie stoi. Ja chcę, żeby stąd. Po co? Po co mówić? Na co, do czego? Krzysiu, ale tu wiesz, że to jest konfidenstwo. To jest konfidenstwo. Jakie konfidenstwo? Jakie konfidenstwo? Nie wiem. No? No. Co na mnie... Idź. Że na mnie napadali to konfidenstwo? Dobry wieczór. Co chce pan dać? A pan dziękuję. Powolicy. No ale po co skakałeś przez bramkę? Przeskakałeś przez bramkę! Pierdolisz, pan na mnie idzie. Przeskoczył przez bramkę. Był na mojej posesji po tym oknie. Jest świadek. Nie, ale nie róbcie problemów, tylko mówię tobie. Nie, ja rozumiem pewnie ciebie, ale tylko ci mówię, że... Ale chcę ci mówić, że... Dlaczego pan zrobiłeś? Że na moją posesję skoczyłeś. Nie miałeś prawo przez bramkę przeleć. To
chciałem zrobić? No. Dać panu, bo pan prosił, idziecie na to na węgla. I chciałem panu na to dać po prostu. Nie rugaj się tyle, pisz człowieku. I tyle. A jeszcze no, ścianę. Nie wyszło, pan mi pisze i tyle. No. Nie, nie. Nie, no oczywiście. No, na nie ma co. Na ciebie. Dobra, panowie, odpuśćcie to. Chłopak chciał, tu źle wyszło. Dobra. Nie, nie, słuchaj, ale wiesz o co chodzi. Wiesz, co nie, chodzi? Przepraszam bardzo. Ty nie jesteś z Gdańska, ty stąd jesteś. Ja? Tak. Gdzie stąd? Przestań kłamać, człowieku, ja widzę po twarzy. To czego śmierdzisz alkoholem? Piękno piwaj, świeży piwem. Nie piłem tylko wódczym, dynksem albo czymś. Nigdy na posesję moją się nie wchodzi. Zrozumiane? A dobrze, że kamery nieczynne. Kto cię namówił wchodzić? Kto cię namówił skakać? Przepraszam bardzo, kto cię namówił skakać na moją posesję? Ja sam cię mówiłem. Ja z Warmii, na dołek. Ty z Warmii. Na dołek. Na bema, zrozumiane? Obrączki nałożyć. Przede mną. Odpuść. Obrączki na rączki. Krzysiek. Obrączki na rączki. Krzysiek. Ja nie popuszczę, zrozumiane? Dobra. No. Jak wy popuścicie, to ja spiszę was i skargę nawet leci. Co przyjechałem do ciebie? Opłacona? Tak. Wszystko. Dobry wieczór. Dla mnie? Tak. Smacznego. Dziękuję. Do widzenia mam. Dobranoc. Dobranoc. Popełniłem błąd. No to teraz za błąd się odpowiada. Prawda, panie policjancie? To już idzie. Jest pan za to? Może... kolegium. Nie. Mało kolegium. Będzie sprawa sądowa. Będzie zatrzymany i koniec. Panie Krzysztofie. Tak. Pan już trochę się nachodził na komisariat trzeci, prawda? Tak. Jeżeli pan by nie, proszę tego za... Ale pozwolnie pan. To jutro na komisariat... A tego zatrzymuje się? Poczeka pan. Jasne? Tak. Zgłosi pan to, co pan tutaj... nie. Ja pytam pana policjanta. Ale słucha pan dalej. Ale ja chcę zadać panu pytanie. Ale ja panu... Nie, nie. Proszę pana, wiem, to już mnie nie piosenka. Ja proszę pana kajdanki na rączę, siu. Panie Stofie, to ja o tym decyduję. Nie pan jeżeli pan nie zrobi tego, poleci skarga. Do Wojewódzkiego. Ja proszę, jutro poleci. Ja nie będę słuchać, tylko zabieram się i idę do domu. A ja wytłumaczę panu. Pan ja, panu wytłumaczy. A ja chcę, żeby on był zabrany. A dlaczego? Wytłumaczę. Dlaczego? Bo jeszcze z panie nie siedzi. Dobra, panie Stofie, skoro pan nie chce słuchać co dalej, to słucham. Ja ze swojej strony słucham. No. Z tego dokumentacji stworzymy i pan na trójkę może się udać jutrzejszym. I prawo złożenia zażalenia. A co z panem, jak pan nie chciał posłuchać, to z mojej strony wszystko. Dobra, idziemy my, tak? Dlaczego? Jedzie pan z nami dzisiaj. Dobra, dziękujemy już. Wszystko z naszej strony. Pan został poinformowany o prawach. Panie Krzysztof, to wszystko, dobranoc. Dobranoc. Nachalny widz został zawinięty przez policję i niektórzy śmieją się, że właściwie to dla własnego bezpieczeństwa. Jak dostrzegli widzowie, dostawca pizzy musiał mieć tym wszystkim totalnie zrobiony dzień. Cytując... Zajechał pod Belweder w sam środek policyjnej interwencji, akcji i cała dostawa zmieściła się w krótkim dialogu. Opłacona? Tak. Dla mnie? Tak. Smacznego. Po powrocie w Belwederze następuje szybkie podsumowanie na gorąco minionych zdarzeń wraz ze wskazaniem sprawców i motywów. Godzina 22:35. Mów, co się stało, Krzysiek? Namówiony przez Monikę. Monika namówiła, że przyjadą, przyjedzie i mnie załatwi. Ale się nie udało, Monisko, tobie. Ten kibic w kajdankach pojechał już na dołek, na Bemka. I jest zatrzymany. Jutro mam się zgłosić na komisarza trójki. Będzie notatka sporządzona. I będzie pociągnięcie do odpowiedzialności karno-sądowej. Chytra Monicka była, ale się nie udało. Ale się nie udało dla jej takiego zrobić szpica. I jeszcze dało mnie 100 zł. Chciał przekupić przed policjantami. Przekupstwo chciał zrobić. Bardzo ładny kibic. Bardzo ładne wszystko. Jeśli chcesz zaliczyć dołek kobiety, to zaliczysz. Bo jest dołek męski, jest dołek kobiecy. To zaliczysz dołek kobiecy. Nie tylko dołek, ale i glebę będzie zaliczona. A glebę to jeszcze to. Na ziemię położą, inna policja i będziesz taka doprowadzona. Jak nie wiem, będziesz miała kajdanki na rączkach i na nóżkach. I teraz ten pośpiewa, to namówił i tak dalej. Uparłem się na jego. Zabiera, zabrać na dołek i zabrali. Nie będzie wypuszczony do sprawy. Tak będę załatwiać was. Wszystkich takich jołopów. I Moniczkę załatwię. I załatwię majora. Że będziecie obydwa leżeć na glebie. Będziecie leżeć obydwa na glebie. Będziecie leżeć na glebie i w kajdankach będziecie przewiezieni do Białego Stoku. Dostaniesz, no, więcej jak 25 lat. Za to, że wydzierasz od ludzi mieszkania. A to nie można wydzierać. To jest karalne, karalne. I to srogo. I to był, zajmie się Sejm, komisja sejmowa, będzie na kanale moim.
innych ludzi będą. Będzie twarz pokazana twoja i nawet będzie telewizja polska, telewizja białostocka będzie. A Tarycz będzie odpowiadać za to, że dowiózł bandyta. Bandyta, pijaka, alkoholika, żeby na mnie napadł i mnie pobił. Tego samego dnia odbywa się strusiowy lajt z Krakowa, podczas którego major oświadczył, że jest sam, bo Monika wyjechała i on nie wie, gdzie ona teraz jest, gdzieś tam sobie w Polsce. Mimo iż widać od samego początku, że szczurołapka siedzi po prostu obok, poza kadrem i co jakiś czas się śmieje, to nawarstwianie się jakichś takich dziwnych, głupich i totalnie niepotrzebnych kłamstw sprawia, że pseudonim Krętaczka zaczyna powoli przylegać do wiewióry ze strony widzów. Sytuacji nie polepsza fakt, że podczas live'a w donatach lecą wykryte informacje o Monice, od których już nawet sam przecież, jakby nie patrzeć, zauroczony major zaczyna być taki zmieszany, zaskoczony, ma mocno nietęgą minę i wygląda, jakby się zastanawiał nad swoim bezpieczeństwem. Lajta omówimy w kolejnej części, a teraz już się żegnam. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.